Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w niedzielę z całą ekipą. Ja już na rozgrzewkę rano wybrałam sobie dywan, bo niestety, ale po tych ostatnich ekscesach dywan nie nadawał się do przeprania go jakimś tam odplamiaczem, tylko do wyprania go całego w wannie. Także tak, powiem Wam, że plecki czuję. Uj, czuję. Wczoraj sobie nie ugotowałam ziemniaków na kloski śląskie, bo zapomniałam. Znaczy, szczerze powiedziawszy, to tak miałam tyle rzeczy do zrobienia, jak już miałam wolne, to już nie miałam siły. I tak się zastanawiam, co tu dzisiaj ósma klaso machnąć, co? Ale zaraz pójdę do kuchni, coś tam obadamy. Ale dystans jest cały czas zachowany. Koko się do nich nie pcha. No i fajnie, że nie jest taka, wiecie, niemyśląca, tylko jak się ich boi, to zachowuje dystans i wszystko jest ok, a najlepiej jak jest matka koło nogi. To jest najlepsze. Nie, kokula? O, jak jest matka, to nawet można zaszczekać na towarzystwo. Czy co, jest cudowna pogoda dzisiaj, naprawdę jest cudowna pogoda. Ja jestem w swetrze. I jest tak przyjemnie, naprawdę bardzo przyjemnie. Widzicie, jak ona jest mądra, jak jest asysta Matyldy, matki, to ona jest wtedy pierwszejsza. Nie, Alwu, jutro jedziemy do pracy, chłopaki, wiecie? Jutro jedziemy do pracy. Ale się trzyma nas cały czas. Ale one też fajnie, one tak są zaciekawione kokoliną, ale wcale nie są jakieś takie nachalne, także spoko. O, widzę, że koń dostaje jakieś jedzenie. Siano mu pan przyniósł. Ty, mała ściekaczko, mała ściekaczko, to co chodzi? Jaka ty jesteś odważna, jak masz matkę w zasięgu. No popatrz, popatrz, myślałby kto. O, i patyczek. Mały patyczek. Mały patycak, co? Normalnie mały patycak, ale jesteś super gościu, wiesz? Super jesteś. Gdzieś coś się tu za mną chowa. Takie małe i szczekające. Alwutek nie wie, o co chodzi. Mówi, matko, gdzie się to wyłącza? Matyldy, dziątko, matuś, a na co ty się tak drzesz? No przepraszam bardzo. Na klaksia? Ty klaksia to zostaw w spokoju. Matylda, no weźżesz. Klakson jak się zjeży, to kobieto może nie być tak wesoło. O Jezu, dobra dziewczyny. Wyszłam z dziewczynami. Matylda, nie krzycz tak. Spokój. Co to ma być? O, proszę. Ty też spokój. Patrz, jak się uczy, będzie na nie szczekać. Dajżeż, koko, spokój. No coś ty. Obrońca. Chociaż podejrzewam, że ona może być akurat psem takim obronnym, że ona coś tam zaszczeka pod bramą. Bo Matylda wita wszystkich bardzo serdecznie. Dobra, mam nadzieję, że już mi wyschła podłoga w domu. Siolek, czaj. No Mati. A ty tu do mnie idziesz? Ty tu do mnie, chodź mój rudzielcu malutki, kochany. Mój Alwutek. No widzisz, no mamy takiego mieszkańca nowego, członka rodziny. Koko ma na imię. I jak urośnie, to razem z Mati będzie was pilnować. A ten dalej się czai. Biały na czarne.
O, coś smierdzi ogon. Nie, nie ten zapach, co? Nie ten zapach. A zobaczcie, on po kastracji miał w listopadzie jeszcze kawałek niebieskiego ogonka. Tak się to przefarbowało. Dobra, chłopaki i dziewczyny, Boże, a to już coś znowu je. Zostaw te patyki, bo sobie dżazgi powbijasz. Chodź do domu, dam ci syra himalajskiego. Dobra, muszę ją zabrać, bo się tu nawpierdziela tego wszystkiego. Dobra, dziewczyny, pogoda już iście wiosenna. Aż powiem wam, że inna energia w człowieka wstępuje. Naprawdę jest super, jest tak fajniuchno. A miałam wam pokazać, zobaczcie. Zobaczcie, jak anginka już urosła. A jak pięknie pachnie. No już kawał baby z niej. Już chyba rośliny czują wiosnę, bo ciśnie w górę jak nic. Także tak, ja już gotuję naturalny kolagen, czyli rosół. Bo dawno nie było, zaraz muszę te włosy trochę związać. Pokroję sobie szybciutko mięso, zrobię gulasz. Niestety nie będzie klusek śląskich, bo nie przygotowałam sobie wczoraj ziemniaków, a dzisiaj już jest za późno na to wszystko. Ale biorę się za krojenie mięska, zrobię gulasz, kapustkę kiszoną i takie będzie drugie danie. A tak naprawdę co dalej, to nie wiem. Oczywiście. Kot na parapecie. Matylda przy mnie, Koko jeszcze nie bardzo wie, o co chodzi, ale oczywiście mięso przesmażamy na wczorajszym złocie skalarowanym. Taki słoiczek. Matyś, weź tego nosa. Pachnie bardzo ładnie. Także do dzieła, bo zaraz ja tu do was gadam, a zaraz nie będę miała co przesmażać, bo tu jeden i drugi Judasz już jest w pełnej gotowości. Okej, obiadek się gotuje. Dzisiaj niestety rosół tylko drobiowy, a ja za bardzo nie przepadam za takim rosołem drobiowym. No ale nic sobie wcześniej nie wyciągłam, więc nie ma innej opcji, ale kiedyś właśnie taka znajoma kucharka poleciła mi taki patent, żeby do rosołu takiego typowo drobiowego dodać 1-2 suszone grzybki. I że wtedy on w ogóle zmienia kolor, jakby był taki ciemniejszy, drobiowo-wołowy, czy coś takiego, wiecie, jak jest wołowy, czy wieprzowy, jakby był po prostu... Boże, jak chcę coś szybko powiedzieć, to czasami się normalnie zakleszczę we własnych słowach, ale faktycznie, jak się doda te grzybki, to ten rosół ma inny kolor, nie jest taki, wiecie, typowo kurczakowy, tylko jest fajniejszy. Na razie chwila ciszy. Mati śpi na dworze, bo jej chyba w domu za ciepło. A Koko tutaj padła w kuchni, także tak. Takie postępy w dniu dzisiejszym. Na razie. Czekajcie, spróbuję tego rosołu. Dobry. Pyszny, naturalny kolagen. Zobaczcie, pies nie pilnuje po sesji. To inne czarne pilnuje. Ja nie wiem, czy to widać, a nie mogę bardziej... A nie, mogę. Pies nie pilnuje, to klakson pilnuje. Widzicie, jak to u nas jest? U nas wszystko, co czarne, to pilnujące. Tylko białe zęby widać z daleka. Klaksiu, jak ty zaczepiście wyglądasz. Normalnie Cerber. Pies na kurczakach hodowany. Szyja mu z deka wyrosła. A ty co się tutaj... Mati, no to zamiast ty pilnować, to zobacz, Klaksiu pilnuje. No. O, jest siczku. Super. Co ty tam miski sprawdzasz? Sprawdzasz, czy Matunia coś tobie zostawiła? Chodź, maluszku. Koko. Chodź tu.
chodź, dziewczyno, jeżu, jakie to jeszcze nieporadne. A jakie gryzli, a jakie jeszcze gryzli, ale tak nie gryżol, bo mówię tobie, że wszystkich zagryziesz w tym domu, groźny zwierzu. Wszystkich zagryziesz. Kokula! Koko! No wie wam, zagryzie mnie ten groźny zwierz. A co ty tam? Bluzę moją gryziesz. Zostaw moją pseudoalpaczkę. Mama sobie kupiła pseudoalpaczkę i psu się nie podoba. Wcale się nie dziwię. Słuchajcie, tak naprawdę to siedzę i mam dylemat. Bo muszę zmienić pościel i poodkurzać na górze. I mój dylemat polega na tym, że nie wiem, dziś czy jutro. Z jednej strony argument jest taki, że dziś jest niedziela i można byłoby sobie dać na wstrzymanie. A z drugiej jest właśnie taki, że no właśnie, dzisiaj jest niedziela i jutro może nie być czasu. Cholera. Powiem wam, że w tym domu to normalnie tej roboty, czekajcie, bo tak się wyginam, że zaraz nie wstanę. Tej roboty to normalnie nie przerobisz. Wiecznie coś. Jedno skończysz, następne możesz zaczynać. Boziu, Boziu, fuh. Czekajcie, bo nic nie widzę. O matko, jaki bujny frys mi się czasnął. A tak w ogóle to mam chyba jeszcze kawę. Bo tak coś czuję, że tracę powera, ale... A, wiem, co miałam jeszcze ci zrobić. Miałam sobie zrobić, nie wiem, czy widziałyście, czy wam się rzuciło w oczy. Dziewczyna nagrywa o takich... O naturalnym jedzeniu, czyli na przykład, że codziennie wypija szklankę rosołu i dostarcza sobie w ten sposób kolagen. Codziennie zjada porcję takiej marchewki przygotowanej z solą, pieprzem, sokiem, cytryny i oliwą oliwek i to jest codzienna dawka retinolu. Oprócz tego wypija właśnie siemię lniane i to też tam na coś. I powiem wam, że bardzo dużo ludzi zaczęło tą marchewkę z jej polecenia robić i wszyscy mówią, że to jest wszyscy albo większość, no ja bynajmniej z tego, co ja oglądałam, wszyscy mówią, że to jest naprawdę bardzo dobre. No i ja oczywiście, moje ciągłe posiadanie marchewki w lodówce i moja ciekawość, miałam to spróbować. Ja to jeszcze dzisiaj zrobię. Także spróbujemy, czy ten retinol może być pyszny. No i tak. Przepis na naturalny retinol, czyli... Ja mam jedną bardzo dużą marchewkę, więc nie brałam dwóch, bo to było podane na dwie mniejsze porcje, więc ja sobie ją całą tutaj ładnie zetnę i zaraz wam pokażę, co dalej i spróbujemy tego razem, bo sama jestem bardzo, ale to bardzo ciekawa. Idę wpuścić matunię, bo się już dobija. Dobra. Wyciśnięty sok z cytryny. Koko, ja już nie mam. Mam jeszcze tylko taki kawałek marchewki, proszę. Możesz sobie to wziąć. Niektórzy dodawali sporo pieprzu. Ja, że nie jestem aż takim wielbicielem. Trochę soli. I tak samo to skrapiamy oliwą z oliwek bądź rozpuszczonym olejem kokosowym. Ja używam oryginalnej greckiej oliwy z City, więc poleję sobie tutaj trochę i zaraz zobaczymy, jak to będzie smakowało. Tadam, tadam, tadam. No i uwaga, uwaga. Ja wam powiem, moje drogie panie i panowie, że to naprawdę jest dobre. Kwasek plus sól. Słodkiej marchewce. Kurczę. Nie wiem, czy powiedziałam, ale niektórzy zamiast soku z cytryny. Czekajcie, zjem.
Niektórzy zamiast soku z cytryny dodają jeszcze ocet, zastępują octem jabłkowym. I to też jest dobre. Właśnie dziewczyna to przedstawiała jako naturalny retinol. A powiem Wam, że taką cerę, jaką ma ta dziewczyna, bez żadnych filtrów, bez niczego, taką piękną, takie piękne, zdrowe glow tej buzi, to naprawdę warto czasami coś tam od niej pozytywnego podłapać. A to jest naprawdę... No kurczę, naprawdę bym nie pomyślała, że marchewka może tak fajnie smakować. Ja w ogóle lubię kwaśne, więc dla mnie to jest miodzio. Ale powiem Wam, że tak sobie pomyślałam, że można przecież marchewkę zetrzeć tak standardowo, jak do obiadu, jak do surówki, prawda? I doprawić w ten sam sos, w ten sam sposób. Czyli sól, pieprz, cytryna, oliwa z oliwek. Nic więcej nie ma. Tak właśnie myślę, co jeszcze. Sól, pieprz, cytryna i oliwa z oliwek. Cztery składniki. Fajne, takie inne. Nawet tak na przygrychę. A faktycznie marchewka to witamina A, czyli retinol. A cały adek jest rozpuszczalny w tłuszczach. Witaminy A, D, E i K są witaminami rozpuszczalnymi w tłuszczach. Więc coś w tym pewnie jest. Także na zdrowie, moi drodzy. Psy jedzą marchewkę. Alpaki jedzą marchewkę. Jeszcze jak ja zacznę, to muszę jakąś plantację tutaj uruchomić, i to taką pokaźną. Nie, ale serio, polecam. Jak lubicie kwaśne, to Wam będzie smakować. Faktycznie to jest dobre. Zaraz sobie jeszcze zmielę siemię lniane. Tylko z siemię lnianym to ja muszę doczytać, bo ja już próbowałam wiele razy, ale ja nie mogłam. Po prostu mi to stawało, rosło i w ogóle. Muszę znaleźć jakiś taki sposób, który by odpowiadał mi. Nie wiem, jak to zalać, może jakoś inaczej, żeby to nie było takie, wiecie. Ale też przydałoby się trochę popić. Także idę poczytam. Jak coś mądrego znajdę, to wiem, że trzeba je zmielić, bo takie w całych ziarenkach nie ma żadnych właściwości. Natomiast, żeby zadziałało, to musi być zmielone. Bardzo fajnie łagodzi jelita, stany zapalne jelit i tak dalej. Także też warto się tym zainteresować. Zresztą, dziewczyny, wracajmy do natury, bo patrząc na to, co jest, to no to jest nieciekawie i niewesoło. Dobra. A teraz muszę wpuścić kota. Moi drodzy, w dniu dzisiejszym ode mnie dla Was to już wszystko. Dziękuję Wam pięknie. Zapraszam na jutro i pamiętajcie, nie dajcie się temu poniedziałkowi. Nawet jeżeli zaczął się nie tak, jakbyście chcieli, to niech skończy się tak, jak Wy byście sobie tego życzyli. Dzięki, cześć, pa!